Niedziela, 27 października, w programie m.in. strategia na wybory i stanowcza reakcja na propozycję szefa ludowców w stronę Gruzji, w stronę Rosji. W Gruzji triumf marzycielni, czyli pożegnanie z Europą. Wielki Lewandowski. Polak strzelił dwie bramki i błyszczał w El Clasico. Barcelona pokonała Real 4-0. Monika Sawka, dobry wieczór. 19.30. Zaczynamy od strategii na wybory prezydenckie. Zdanie premiera jest stanowcze. Partie wystawiają najlepszych kandydatów, nie atakują siebie nawzajem w pierwszej turze. Wszyscy popierają tego, który przejdzie do drugiej. Na propozycję lidera ludowców, by wystawić wspólnego kandydata, chętnych nie ma. Lewica ma też inny problem. Straciła 5 osób. Partia Razem, zgodnie z przewidywaniami, opuściła klub. W Gruzji wybory wygrała rządząca prorosyjska partia Gruzińskie Marzenie, uzyskując niemal 55% poparcia. Z kolei na opowiadającą się za eurointegracją opozycję zagłosowało ponad 37% wyborców. Opozycja i prezydent kraju werdyktu nie akceptują, uznając wynik za sfałszowany. Padają słowa o zamachu stanu, bo zwycięstwo Gruzińskiego Marzenia oznacza zbliżenie z Moskwą. Artur Kasprzyt. Wczorajszy wieczór zdecydowanie należał do niego. Robert Lewandowski został bohaterem El Clasico. Barcelona wygrała z Realem Madryt 4-0, a Polak dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. 36-latkowi wystarczyły dwie minuty, by zostać bohaterem. Jakby tego było mało, po końcowym gwizdku arbitra w jego ręce powędrowała wyjątkowa nagroda. Michał Niewodowski. W jadzie gwiazd u boku Kamali Harris na wiecu w Michigan pojawiła się była pierwsza dama Michelle Obama. Obie skupiły się na prawach kobiet, głównie prawu do aborcji. Donald Trump też mógł liczyć na wsparcie. Poparcia udzielili mu przywódcy społeczności muzułmańskich, bo jak mówią, on obiecuje pokój, a nie wojnę. O Ameryce na ostatniej prostej przed wyborami Blanka Dżub. W Polsce rocznie przemoc domowa dotyka około 17 tysięcy dzieci. To bezbronne ofiary, świadkowie rodzinnych dramatów. Najmłodsi nie wołają o pomoc, dorosłe ofiary ukrywają dowody przemocy, świadkowie bardzo często nie reagują. By przełamać strach, policja z Warmii i Mazur stworzyła mobilny punkt pomocy ofiarom przestępstw. Anna Kieres. Ja już Państwu dziękuję. W TVP Info za chwilę rozmowy niesymetryczne. Gościem Doroty Wysockiej-Sznep będzie politolog i socjolog profesor Radosław Markowski. A od jutra poranek w TVP Info, także w telewizyjnej jedynce, już od 5.58.